Selekcja genetyczna, jakbym nazwał się Sentino. Słucham nowe bity, bity, bity. Mów mi orangutan, dicho. Muza nie dicho, chcę te jagodzianki mieć jak Malik Sikso. Siemanko mordeczki, witam was serdecznie w kolejnym odcinku reakcji Sztosa. Dobra, sprawdzamy to, co mi podsyłaliście. Chcieliście, żebym to sprawdził, więc po prostu zabieram się za to. A jest to po prostu live Papuga, Mata Kwebo i Malik z koncertu Bemowo, który był po prostu podobno, z tego co słyszałem, w ogóle jakimś największym rapowym koncertem. To już jest potwierdzone, wiadomo, nie potwierdzamy, tak jak jest w tekście u Malika. U Kwebo, dobra, bo już za bardzo się tutaj rozgrzałem. Czas przejść do sedna i nie gadać głupot, tylko zająć się tym, od czego tutaj jestem, czyli reakcja Sztosa. Sprawdzamy ten live. No mamy jakość taką, jaką mamy, bo to jest z telefonu. Pozdrawiam ziomka, od którego biorę właśnie tego live'a. Z tego co słyszałem, to za 2 tygodnie jakoś ma być na jakiejś platformie streamingowej ten koncert w całości, żeby można było sobie zobaczyć, jak to tam wyglądało wszystko. Okej, sprawdzamy to. Co tam z tyłu? Kto tam tańczy? To nie jest jakaś tancerka przebrana za papugę tam z tyłu? O co chodzi? W ogóle jacyś też tancerze tam z tyłu są? Widzę, że tutaj na grubo to przedsięwzięcie i że w ogóle jakiś układ taneczny do tego? Dobra, sprawdzamy dalej. Tej, co tutaj leci? Aha, to dron jakiś. Myślałem, że to jakieś takie specjalne światła ze sceny, a to dron po prostu leci. W ogóle, tak jak na to patrzę i słyszę, to jakby ludzie jeszcze się nie obeznali z tekstem całym, bo tylko dopowiadają jakieś tam te rzeczy koncertowo-live'owe, co zawsze są takie typowe zwroty, a tutaj tekstowo, no to jednak publika trochę, kurde, zamula, ale może to się zmieni. Co tam Kwebo do tej papugi? Co on tam zatańczył? W ogóle widzę, że tutaj każdy z osobna jakby robi swoje. Jakby nie nawijają tego w grupie, tylko tutaj każdy osobno nawija swoje. Każdy ma wyznaczoną część swoją na scenie i po prostu każdy ciśnie z tej części. Na poście mam kolejny pozestyw, jak jest taka systemu, się zrobię, się dowie, za chwilę się zabiję, Boże, martwę. Boże, straszne, dzwoni papugę i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest moja złota, skoro jestem diabłem. Nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno, że mój szybko znaczy mnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak nawijał Mata, to tak Kwebo i Malik go za bardzo nie podbijali, nie hypowali go. A tutaj widzę, że jakby Malik się jara zwrotką Kwebo i go podbija tam w tych najważniejszych momentach. Nawet fraje, bo papuga bierze moje broje, jak hipu hajsy. Chodzi papuga, ja nie mówię
halo, jeszcze nie dlatego witamy się szaro. Omijam prawo jak tylko wyszlalo, dlatego że dalej to szaro. Nie idę na prawo, tak byłem na prawie. Łamie to prawo i już nie na prawie. Wystarczy prawie, bo musi się uważać. Rozprawia od nami rozkłada. Jak już rozprawię, to do kosza guma. Później telefon i dzwoni papuga. Teraz jest taka masu praca. Ale grubo, ale tam musi być grubo. Ja nie wiem, jak ja bym był w ogóle w takim tłumie ludzi, to ja bym tak szalał na tym koncercie, że wow. W ogóle jaka scena wielka, jakie światła, jakie to jest ogromne wszystko. Oni sobie normalnie biegają po tej scenie. Zajebiście, nie wiem, czy coś takiego było, czy ktoś miał taką ogromną scenę tutaj z polskiej sceny rapowej. Zazwyczaj robią takie duże sceny, ale to jest jakiś festiwal, właśnie jak SBM Festiwal, czy jakieś inne poboczne, nie wiem, Orange i tak dalej. A tutaj jest scena zbudowana tylko i wyłącznie na ten jeden koncert. To jest w ogóle mega sztos. Ja, ile tam jest ludzi. Jaka masakra. Wow. I kończy się klasycznym pik-pik od Malika, ale co ja jeszcze tutaj powiem, że pod koniec w ogóle jak Kłebo się włączył w to wszystko, no to widać, że to jest typowy showman, nie? Że on jak się wkręci w coś, to po prostu do końca, nie? Nawet jak go zapraszają na jakiś po prostu gościnny występ, to on daje z siebie 100%. Jak już nawet wyłączyli beat, już był po prostu koniec, to on dalej nawijał jeszcze swoje i starał się jakoś od publiczności tą energię dobrą dostać. I jak dla mnie ten występ to sztos. Dzięki, że mi to podrzuciliście. I może nawet więcej będzie takich moich reakcji z tych live'ów. No i tyle. Sprawdzajcie inne reakcje. Zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdro.